Hej, tu Gabi. Witam się dzisiaj z Bukowca i nie jestem sama. Dziś jesteśmy w Bieszczadach. Nie wiem, jak to się stało, ale jesteśmy w Bieszczadach i idziemy na korbanie, ponieważ mamy bardzo mało czasu i to było najbliżej naszej bazy, więc... And then she kissed my face, yeah. I'm falling. Tu macie jej jeszcze dość taką cichą i nieśmiałą kapustkę. W ogóle nie przypomina tej kapustki z tamtego filmu, nie? Ale dajcie jej jeszcze trochę, niech się trochę tak poddycha, połazi, poogląda. No ładnie. Pomijając to, że do końca nie wiemy, gdzie idziemy, gdzie dojdziemy i jak wrócimy, no to zapomniałam papierowej mapy, a to jest ten dzień, kiedy elektronika jest taka, średnio można jej ufać, więc... Ahoj, przygoda. W momencie, kiedy myślałam, że moje zapominalstwo już nie istnieje, idziemy do góry, a ja zapomniałam kików. Tadam! Kapustka, jest tu coś dla ciebie. Ale brudne, nie? Tak, dzisiaj jest. To nie w twoim stylu, nie? Dobra, to poszukamy innej. Justyny nie ma, to ja nie. Okej, dobra. No więc, jak widać, jak nie widać, widać. Jest stromo i powiem wam, że jest trochę brzydko. Jak porównuję szlaki w Beskidzie Niskim, to... Ale, tak przeciętnie bardzo. Ale tam się przebijają widoczki, więc myślę, że koniec końców będzie super. No powtórz. Mówię, że taka łóża jest ładna, ale jesteśmy wciąż zbyt daleko od celu. Nie będę ryzykować. Nie, bo nie. Nie skaczę. Nie. Ale tak, ładna jest. No. Taka w twoim stylu kapustka. Prawda? Jest w moim stylu, ale jest zbyt daleko. No. Jesteśmy zbyt daleko od domu i ona się boi, że ją będę wieźć w bagażniku, ale nie wiem jak tam jest materac, więc... No to w sumie. Ale żeby dojechać do naszej miejscówki, trzeba się przeprawić przez wodę, więc ją najwyżej puściłabym w pław. O, spaliłoby się ognisko, to by może jej ciuchy wyschnęły, to... No nie wiem, możesz jeszcze rozważyć. Rozważę, ale no. Myślę, że spotkamy taką jeszcze. Możecie być pewni, jak co to nagram. Jak będzie płynąć też. Brawo! To nie to, bo powinnaś tam, z tej strony. Ale... Biorąc pod uwagę, że tutaj kobieta się boi, żeby na nogach wracać. Mały jest. Życie na krawędzi, dosłownie.
którą tylko nie wpadnij. My days, they were done. But I don't wanna feel like wishful thinking. Pick myself up and move to the beat of my heart and my soul. Sing a song for the dreamer. To wieża zaliczona. Hej, ci się wieża podobała. Bardzo dziwna. Bardzo wąska. Jakbym była odrobinę większa, to bym tam nie wlazła na górę, bo bym się po prostu nie zmieściła. Bardzo wąska. Więc... W porządku. No, nie wiem. Ale no, widoczki fajne. Trafiliśmy na ultrabiesa, więc wszystkim zawodnikom gratulujemy. Ta część jest ładniejsza, nie? Niż tamta, którą wychodziliśmy. No, jakoś tak w ogóle jest... Czyściej. Czyściej. Młode drzewka. Szerzej. Tak, i, ale w ogóle czyściej, nie ma takich powalonych drzew. Człowiek Bieszczadu. Młodnik na młodniku. Warto było przejść tam, żeby przyjść tu. To byłam ja. Powiedziała Kasia. Kurde, ale jest to głębokie. Tak, tak. Jak studnia. Głębinowa. Przepięknie. I dużo życia w młodnikach. Bardzo dużo życia w młodnikach. No nie no, ta część szlaku jest naprawdę. A to tamtą sugerują, żeby iść. Ale może dlatego właśnie, że to jest pełno młodników. A do pewnej wysokości nie powinno się chodzić między młodnikiem. I może to jest ta kwestia. No ale patrzcie, jak ślicznie. No, takie Bieszczady. Pustka, tam jest taka wielka kałuża. Ja obejdę lewą stronę. Ja już mam to obczajone. Ale ona jest taka fajna. Jest. Taka fajna. Kapustka, taka 3 km do samochodu. A. Może tu znajdziemy jakiś potok, żeby się umyła w razie czego. Ona chyba najczystsza z tamtych wszystkich. Ale wciąż. Kapustka, tu mamy... Tu mamy gorszą rzecz. Zwalony pień. Tak, tu mamy zasieki, ale damy radę. I jeszcze kropi. Ahoj, przygoda. Żeśmy się nachwaliły. A tu się ktoś ocierał. Ktoś duży się ocierał. Ja nic nie chcę mówić, ale tu się ktoś naprawdę dużo ocierał. A propos niećwieciów. Boże, tu tornado przeszło? Tu się znowu ktoś... Albo ale to chyba jest coś wyższego już. Jakieś samochody. Żyrafa? Ta żyrafa. Ej, nagle trafiliśmy do kurde jakiegoś takiego dziwnego filmu.
No, co się dzieje? O jakichś takich alternatywnych, dziwnych cosiach. Wielonożnych, wielorękich. Zero bum bum. Ale modniki w tle. No średnio, no i żeśmy się nachwaliły. A tu... No tak, średnio. I rzucało się na ofiarę. No. Od tyłu? Albo z boku. No ja się nie będę na ciebie rzucać, więc... No... Co on? I to tam pobiegło. Kontrast pomiędzy jasnym zielonym i ciemnym zielonym. Wyszłyśmy z lasu. Po kałużach. Ogromnych. Przez powalone drzewa. Był jeden ładny kawałek lasu. Jeden. No generalnie tak nie do polecenia za bardzo ten szlak. Na dzień dzisiejszy. Znaczy jakby na samej górze, przy wieży, tak, super. Tak. Widoki super i w ogóle miejsce tak, żeby posiedzieć nawet dłużej, bo tam ognisko można było zapalić, nie? Ale pod względem walorów estetycznych szlaku to... No ale... Ale i tak! No fajnie. Ale patrzcie na te różne kolory zieleni. To jest genialne. Ta część o wiele ładniejsza niż ta lasem. Nie? No, niestety. Ale no, sorry, że tak narzekamy, ale jakby... Ale nie jest, ogólnie jest okej. Ale wiesz co, wiesz gdzie jest chyba problem? To, że Bieszczady są takie... Ludzie właśnie pokazują te fajne, takie ładne, piękne, wycyckane szlaki. No i może też a te miejsca, tak, i są inaczej traktowane, no. Bo się na nich zarabia, tak? No. A tutaj jest parking, za który się nie płaci. Jest toj-toj. Jest toj-toj, za który się nie płaci. Więc... No może tutaj jest ta różnica. No nie wiem. Albo po prostu ale, tak trafiłyśmy jakoś kiepsko. Albo trafiłyśmy kiepsko, ale jak dla mnie, ja i tak wolę takie coś z tą ilością ludzi, niż ten jakikolwiek popularny szlak, gdzie jest człowiek na człowieku. Nie no, to jest znane. Więc... I tak, Bieszczady. Nie morduj owadów, jak ja tutaj chwalę. Co za dziewczyna, to ja nie wiem. No, no! Dobra, no to podsumowanie jest takie, że... Było fajnie. Zawsze jest fajnie, ale... Ale? To znaczy, bo nie chciałabym, żeby ktoś sobie obzdurał właśnie, że Bieszczady są tylko i wyłącznie jak na Połoninach, tak? Bo myślę, że to jest błąd.
No nie, można trafić na zupełnie inne klimaty. Nie powiedziane od razu, że gorsze, bo jakby sam finał, jeśli chodzi o wieżę, to jak dla mnie super. Super. W ogóle szlak ogólnie był super, jeśli chodzi o odległość i taką trudność, nie? No, nie, szlak był w porządku. Ja zapomniałam sobie kiłów, więc się troszeczkę pomęczyłam, ale to jakby, no, jak zapominasz, to... To się męczysz. To się męczysz, nie? Kolejna myśl. Tak. Dobra, to my odjeżdżamy stąd, ale to nie jest koniec. Nie, bo jakby znalazłyśmy się tutaj przez zupełnie coś innego i teraz jedziemy na to coś inne. O. To w ogóle można przejść? No nie ma zakazu, tylko pies nie może. Jeden samochód, a tu drugi samochód. Tak bardzo nie moje klimaty, że już bardziej chyba... Podobało się, żeby nikogo nie było, nie? No tak, jakby nikogo nie było, to jeszcze, może. Ewentualnie. To ostatnie miejsce. Może. Jeszcze, o tam na górze. No. Teraz przy ławeczkach. Kapustka, mamy nowy szczyt. Tak. Nawet nie wiedziałyśmy. I takie widoki. Także jak ktoś lubi kempingi zaludnione, w sensie jeden koło drugiego, no to super. Bo ubikacje, te bary. No. A jesteśmy tutaj tylko dlatego, że mój brat ma tutaj działkę, czy nawet nie wiem jak to ująć. Kemping. Ma tu kemping, tak? Swój. Zjadłyśmy pyszny kociołek. Tak, którego nie zdążyliśmy nagrać, bo moja mama się po prostu pośpieszyła. A ja nie mogłam z was znaleźć, w sensie kamery. Więc tak. Ale no, ja szczerze mówiąc, ja bym się tutaj zanudziła na śmierć. Wkurzyłabym się w przeciągu pół dnia albo pół wieczora, jakby była impreza gdzieś za głośna. Przy takim nasileniu ludzi, co dzisiaj w ogóle praktycznie nikogo nie ma, tylko są no, pozostawione... przyczepy i tak dalej, to równie dobrze mogłabym spać na stacji benzynowej, podejrzewam, żeby było ciszej. Także no, totalnie nie mój klimat. Totalnie. Tu jest jeszcze ładniejszy widok chyba. Górki, pagórki. Tawerna 10. No dobra, to my się będziemy powoli żegnać. Tak. Nie bierzcie pod uwagę tego, że mnie się tutaj nie podoba, bo ja mam takie, a nie inne preferencje, tak? Ale generalnie, jeśli ktoś lubi takie klimaty, to naprawdę jest super miejsce, no bo jakby jest wszystko, nie? A jest też, może być bazą wypadową. Tak, no. Bo jest wszędzie blisko tak naprawdę, więc to ogólnie Polańczyk, tak? Polańczyk. No. Wyspa Energetyka, no ale jakby chyba raczej każdy. No. Tyle, że no ten dojazd jest... Można, ale to jest jakaś atrakcja, bo to akurat mi się podobało najbardziej. Tak. Tylko jeszcze nie wiem, jak stąd wyjedziemy, bo dalej nie wiem, gdzie mamy płacić. Tak, gdzieś tam. Ale no, dam radę. Myślę, że nie jesteśmy pierwsze, więc coś wymyślimy.
Dobra. Idziemy jeść ziemniaki. Idziemy jeść ziemniaki, może jeszcze jakieś przebitki, chociaż ziemniaków zrobię. I co? A my widzimy się w następnym filmie. Do następnego. Pa, pa! Da 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 da.